Witam Cię serdecznie na dzisiejszym kosmicznym odcinku, ponieważ dziś powiem parę słów o dźwiękach matrycowych, czyli tych, którymi możemy przywracać u siebie tak zwane wyjściowe parametry, można by rzec ustawienia fabryczne. Choroba to nie jest stan naturalny. To jest wyraz rozstrojenia wzorców przejawienia postaci ludzkiej, czyli wiedząc, że wszystko jest w tej matrycy, w tej rzeczywistości, jest fraktalnie powtarzalne. Jeżeli znamy wzorce, te właśnie, które są powtarzane, a są nimi częstotliwości planetarne, czyli częstotliwości matrycowe, macierzowe, to możemy nimi stroić każdy żywy organizm, nie tylko człowieka. Czyli każdy żywy organizm, który przejawia się w tej scenie, w tej scenerii rzeczywistości ziemskiej. Jeżeli wiemy, że możemy sięgnąć po takie dźwięki, Poprzez kamertony, tak zwane planetarne, to mamy gotową metodę na uzdrowienie siebie i na zbalansowanie naszych emocji i poprawę naszego samopoczucia. A więc, jeżeli możemy w sposób tak prosty, Czyli poprzez intonowanie danego dźwięku, aktywacja danego dźwięku i intonowanie go, jeżeli możemy w tak prosty sposób wpłynąć na przepływ energii w meridianach, dla tych, którzy nie wiedzą, czym są meridiany, jest to siatka a, czasoprzestrzenna, która a, można by było ją przyrównać do siatki czasoprzestrzennej każdej żywej istoty, również i planety. Czyli są to meridiany. I to jest siatka czasoprzestrzenna. Jeżeli dźwiękiem możemy wpływać na tę siatkę, która się odwzorowuje w nas, to możemy wpływać na nasze sta, nasz stan samopoczucia. Wiele osób ma, posiada w swojej kolekcji, słuchaczy moich, posiada trzy podstawowe, zestaw trzech podstawowych kamertonów, którymi są dwie ziemie roczne i ziemia i słońce, reprezentujące aspekt in i aspekt yang, jeżeli patrzymy na to przez pryzmat medycyny chińskiej. I już tymi trzema możemy uzyskać... Hmm, Balans. Natomiast, jeżeli wejdziemy z całą kolekcją 14 dźwięków, to efekty są nie do przewidzenia. W konsekwencji możemy ulec takiej przemianie, takiemu oczyszczeniu, takiemu, takim zmianom, które są wyrazem rozpadu bardzo wielu programów, wzorców, które. Są e, utrudniające, utrudniają nam życie, że jeżeli będziemy je stosować dzień w dzień, regularnie, to czym to skutkuje? Transformacją w człowieka nowej ery. To chyba najlepsze określenie. Tak bardzo chcemy być zdrowi, chcemy być w lepszym stanie, chcemy mieć większy potencjał, większe zdolności kreaty, kreacji i okazuje się, że w naszych rękach są takich możliwości. A więc samo słuchanie kamertonów planetarnych i intonowanie już jest cudowną metodą łatwą do sięgnięcia przez każdego z Was do tego, by stroić nasze ciało. Oczywiście my kamertonami możemy w sposób ukierunkowany wpływać praktycznie na wszystkie zaburzenia, które przejawiają się pod postacią tak zwanych chorób. Do tego trzeba mieć większą wiedzę o przebiegu meridianów, czyli wiedza w kanonie tradycyjnej chińskiej medycyny. Wszystkiego się można nauczyć, ale warto zacząć od rzeczy bardzo prostych. Dla wielu osób dźwięk kamertonów nic nie znaczy poza jakąś bajką, albo lekką relaksacją, albo stanem medytacyjnym, bo dźwięk koi rany. Ale bardzo niewiele osób wie, że dźwiękiem transformujesz totalnie życie. Czyli możesz wpływać na na to, nie tylko jak się czujesz chwilowo, ale możesz wpływać na procesy, które dzieją się poza możliwością zrozumienia. Czyli transformujesz wzorce w skali mikro, w skali ciała, emocji, umysłu, zindywidualizowanej jednostki, a przez to stajesz się. Człowiekiem, który można nazwać, że jest zbalansowany, zharmonizowany i przekracza bardzo wiele granic, które go blokują, które dają mu wyobrażenie, że życie jest pełne ograniczeń. Jeżeli chcesz wstąpić do klubu kosmonautów, w cudzysłowie oczywiście. Czyli ludzi, którzy chcą coś zrobić ze sobą, którzy chcą wziąć odpowiedzialność we własne ręce za swoją sytuację, którzy nie chcą wiecznie być uzależnieni od ferajny terapeutów i a, nauczycieli, którzy chcą być samodzielnymi istotami nowej ery, bo to jest najlepsze określenie. Dołączcie do. Towarzystwa Wzajemnej Adoracji. Będę tutaj wypowiadać się na te tematy coraz więcej, na ile mi starczy czasu, sił i na ile będę obserwować zainteresowanie w przestrzeni. A tymczasem ściskam gorąco. Jeśli mogę tak powiedzieć, bierzcie kamertony w swoje dłonie i działajcie. papa pa.